Halo, halo, witam, Halo, witam, hej. dobry wieczór. Dobry wieczór. Przed Państwem Magdalena Stępień, modelka, uczestniczka programu, top model, ale najważniejsze partnerka Jakuba Rzeźniczaka i przyszła mama. Tak, zgadza się. Na początku gratulacje, że już niedługo poszerzy Wam się rodzinka. No i właśnie widzę z tyłu te słynne wczorajsze balony i te buciki. Tak, tak. No, wzięliśmy sobie na pamiątkę. Mam nadzieję, że kwiatuszki długo wytrzymają. No, balony się jeszcze trzymają. Musieliśmy zabrać je ze sobą, bo jakby ten dzień nadal jest taki ekscytujący, że w sumie dzisiaj cały dzień żyjemy tym, cieszymy się, bo jednak to jest no, niesamowita wiadomość dla mnie i dla Kuby. Tym bardziej, że spodziewamy się synka, więc naprawdę to jest taki nasz mały, wielki cud. To właśnie myśleliście, że to będzie chłopiec, czy jednak były takie obawy do ostatniej sekundy, że a może jednak dziewczynka? To znaczy ja od początku czułam, że to będzie chłopiec i cały czas mówiłam, że chłopiec, 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 a Kuba zawsze się śmiał i wszyscy dookoła mówili, że Magda, a może będzie dziewczynka, bo zobacz tutaj, a to na dziewczynkę się też ładnie wygląda, na chłopca też, więc no nigdy nie było wiadomo jakby, no i czekałam bardzo cierpliwie na ten dzień. Ale niestety nasz maluszek jest taki mocno leniwy i nie chciał się nam pokazać za pierwszym razem. I Chciał kazał nam niespodziankę. czekać. Tak, kazał nam wstydnić. Lekarz powiedział, że to jest taki nasz mały, że tak powiem, wstydniś, który się po prostu schował i 5 minut próbowaliśmy go obudzić, no ale niestety nie udało mi się poznać płci, a ku zaskoczeniu jeszcze lekarz do mnie mówi: Pani Magdo, do zobaczenia dopiero za 3 tygodnie. Więc niestety ten czas oczekiwania był długi, więc długo kazał nam czekać, żeby dać nam się poznać. No widzę, że dzidziuś też już lubi niespodzianki i dla was też przygotował. Oj tak. Tak, tak, od małego wie. Po tatusiu lubi niespodzianki robić. No ale chyba to ty właśnie wymyśliła właśnie całe przedsięwzięcie wczorajsze i tą niespodziankę dla Kuby. To znaczy tak, no chciałam jakoś wykorzystać w sumie, no tak trochę dziwnie to może zabrzmi, wykorzystać ten czas pandemii, tak? No bo jak dobrze wiemy, nie mamy możliwości na tą chwilę pójść z partnerem na USG. I w ogóle do lekarza i cały czas chodzę tam sama i chciałam, żeby po prostu Kuba zapamiętał ten dzień no na zawsze i stwierdziłam, że nie powiem mu od razu, kto jest w moim brzuszku, tylko po prostu będzie musiał poczekać i zorganizowałam taką małą niespodziankę, no taki mały gest, może dla kogoś to jest coś, że tak powiem. Niespodzianka cudowna moim zdaniem. No, to znaczy, to no, dla kogoś może to być, nie wiem, za dużo, dla kogoś za mało. No, dla mnie i dla Kuby było to niesamowite i naprawdę ten dzień zapamiętamy na zawsze, bo było cudownie, naprawdę. Tak naprawdę ten dzień wczorajszy, gdzie pojawiła się właśnie informacja, że to właśnie chłopiec, to też tak naprawdę otwiera nowy rozdział waszego życia. No to prawda, no do tej chwili tak był taki po prostu malutki człowiek u mnie w brzuszku, a teraz tak żyjemy tym, że jest nasz syn, już ma imię wybrane, więc też możemy się do niego zwracać, rozmawiać z nim i też to teraz z biegiem jakby ciąży wygląda to wszystko inaczej, że jakby ta relacja ojca, matki z dzieckiem w brzuszku jest całkowicie inna, więc no to teraz się tak naprawdę dopiero zaczną jeszcze bardziej niesamowite chwile, aż do chwili porodu. A właśnie o imieniu zdradzisz nam, jakie będzie... Jeszcze nie. Przygotowujesz kolejną niespodziankę, tak? Tak, tak, kolejną niespodziankę. Mały quiz. Ale będzie jakieś takie wyjątkowe to imię, czy to takie bardziej polskie? To znaczy nie, no mi się wydaje, że to imię jest w kilku krajach na świecie, nawet w wielu bym powiedziała, więc myślę, że no to jest takie europejskie, proste w wymowie, ale no oryginalne jak dla mnie i byliśmy z Kubą zgodni w tym i no i decyzja jest podjęta. To czekamy na tą niespodziankę. Powiedz mi, to już Kuba jedzie do sklepu i kupuje niebieskie farby, czy pokój już jest przygotowany? To znaczy u nas jest sytuacja taka, że no, my jesteśmy na tą chwilę w Płocku, tak? I nie wiemy, gdzie będziemy później grać, gdzie Kuba będzie później grał, więc no, wynajmujemy mieszkanie i tutaj na tą chwilę jest nam ciężko jakby przemalowywać pokój, więc ja tutaj w kwestii wyprawkowej i przygotowywania się do jakby przyjścia na świat naszego dziecka muszę podejść tak jakby z rozsądkiem, nie mogę sobie jakby tak pozwolić, nawet nie chcę na to, żeby tutaj Bóg wie jak szaleć. Chciałabym po prostu tak przygotować się na przyjście maluszka,
żeby miał wszystko, czego potrzebuje, no ale też muszę mieć z tyłu głowy, że w każdej chwili możemy zmienić miejsce zamieszkania i też nie chciałabym mieć dodatkowych jakichś, wiadomo, tylu tych rzeczy, no bo sami wiemy, że to wszystko jakby no, waży też przy przeprowadzkach. Możesz liczyć na wsparcie od Kuby? No oczywiście, że tak. Teraz to Kuba tak naprawdę no, wspiera mnie niesamowicie, bo ostatnio gdzieś tam, nawet przy ostatnim live'ie wspominałam, że chyba zrezygnuję z Instagrama, ale po gdzieś tam kilku rozmowach z Kubą i przeanalizowaniu pewnych kwestii zrozumiałam pewne rzeczy i postanowiłam, że nie chcę z tym jakby się rozstawać, że mam też również z tego jakieś korzyści i cieszę się, że ludzie dzielą radość z nami jakby na Instagramie i widzę tą radość. Dostałam wczoraj chyba ponad 200 wiadomości, jak nie więcej. I to mi pokazuje, jak ponad tym jesteśmy, ponad tym hejtem, ponad tym wszystkim. No, Kuba jest w tym tak twardy i tak silny, że jego wsparcie po prostu daje mi tak niesamowitą siłę, że ja kompletnie jakimiś negatywnymi komentarzami na różnych portalach społecznościowych w ogóle się nie przejmuję. My w ogóle tego nie czytamy, nie patrzymy na to i czerpiemy jak najwięcej z pozytywów, a nie z negatywów. No właśnie, bo te komentarze negatywne pojawiają się i to dobrze właśnie, że ta druga osoba wspiera jeszcze w tym okresie, gdzie jesteś w ciąży, więc to wsparcie jeszcze jest bardziej potrzebne. To prawda, dlatego ja uważam, że my się bardzo wspieramy i ja Kubę wspieram w jego trudnych jakichś chwilach, bo każdy miewa trudne chwile. Kuba zawsze mnie wspiera i to myślę jest takie bezcenne w naszej miłości, że się wspieramy, jesteśmy razem, jesteśmy siłą. No i nam nic nie jest straszne, jakieś głupie komentarze ludzi, ich przewidywania, jakieś, nie wiem, spekulacje o rozstaniu, o tym, co to będzie. Nas to naprawdę nie rusza. Myślę, że ci ludzie po prostu no, muszą mieć naprawdę mało w życiu do robienia, bo my nawet się nie interesujemy innymi życiem innych ludzi i skupiamy się na nas i dzielimy radość z naszymi przyjaciółmi, z ludźmi, którzy dzwonią do Kuby, do mnie, cieszą się. I to dla nas jest najważniejsze, rodzina, a reszta tak naprawdę, jak są życzliwi ludzie, to bardzo jesteśmy im wdzięczni za dobre słowo, a inni, no niestety, no też się tacy ludzie zdarzają i trzeba to zaakceptować. No właśnie, nie obawiasz się takiego momentu, kiedy pojawi się już gdzieś na świecie i w pewnym momencie zostaniesz tym sama, ponieważ no, wiemy, jaki Kuba ma zawód, więc jest piłkarzem, więc wyjedzie na jakieś zgrupowanie. Nie obawiasz się tego, że w tym pewnym momencie, kiedy na samym początku będziesz potrzebowała jak najwięcej pomocy, jego zabraknie? To znaczy, wiadomo, ja trochę się boję, bo wiadomo, to jest moje pierwsze dziecko, ale jakby to jest taki wyczekany czas, tak? W tym roku kończę 30 lat, więc dla mnie to jest niesamowite przeżycie i ja się tego nie boję, ja wiem, że sobie poradzę. Poza tym mam wspaniałą Kuby mamę, mam moją mamę, które na pewno przyjadą mi tutaj z pomocą i będą mnie wspierały wtedy, kiedy Kuba będzie na jakimś obozie. A jeśli Kuba jedzie na jakieś mecze, to zazwyczaj jedzie na 2 dni, wraca, jest i naprawdę bardzo dużo pomaga w domu i wspiera, więc wiem, że jest na to przygotowany i wie, że to życie nam się troszeczkę, ale nawet nie troszeczkę, tylko bardzo zmieni, ale nie boję się jakoś. Wiem, że mam bardzo duże wsparcie i tutaj zaplecze wsparcia jest ogromne. No właśnie, gdzieś się pojawi? Były już na przykład może rozmowy na temat jakiegoś ślubu? Czy jednak ten czas zostawiacie dla dziecka? Nie, to znaczy, to pytanie się już pojawiało kiedyś, wiele osób mnie pytało. Ja myślę, że to jest kwestia indywidualna i o pewnych rzeczach po prostu nie mówi się na głos, na wszystko przyjdzie czas i pora, wszystko w odpowiednim momencie, ja nie potrzebuję wywierać presji na Kubie, ani Kuba też nie potrzebuje wywierać na mnie, my się doskonale rozumiemy, o wszystkim rozmawiamy i znamy swoje oczekiwania i myślę, że nie ma co się też śpieszyć, tak jak już kiedyś powiedziałam, Kuba jest po przejściach, ja jestem po przejściach i na razie tak jak jest nam naprawdę cudownie, najlepiej na świecie, a maluszek tylko umocni jeszcze bardziej to, co jest między nami. No właśnie, rok 2021 rozpoczął się też, cały czas trwa epidemia, ale także pojawiło cały czas tak, że jest strajk kobiet. Ty jako przyszła mama popierasz strajki kobiet? Jak zareagowałaś na ostatnią decyzję Trybunału Konstytucyjnego? W tym temacie akurat nie chciałabym się wypowiadać w ogóle jakby. Nie biorę w tym udziału i jakby ten temat, to no, nie na tą chwilę, jakby nie chcę o tym mówić. Może tak. A jak oceniasz swoje koleżanki, które na przykład wyjeżdżają
na zagraniczne, egzotyczne wakacje. Popierasz taki pomysł w czasach pandemii? Wiesz co, ja uważam, że to jest każdego indywidualna sprawa. Nie oceniam, przede wszystkim nie oceniam ludzi i ich wyborów. Uważam, że każdy ma wolną wolę, ma prawo wyboru. Jeśli mają taką ochotę, dlaczego nie? A jeśli ktoś to neguje, no to znaczy, no wiesz, no ja uważam, my też byliśmy na wakacjach, Kuba też gra, tak? My też musimy jakby patrzeć na to, że zaraz pojawi się dziecko, chcemy też korzystać z życia, a jak widzimy, ten jakby ta sytuacja z pandemią polepsza się ze względu na szczepionki, ale myślę, że to się już nigdy jakoś tak do końca nie zmieni, więc dlaczego mamy, nie wiem, zatrzymywać siebie, swoje marzenia, swoje pasje i nie robić nic? Musimy się po prostu nauczyć żyć w tych nowych okolicznościach, które jakby no, dał nam los, no i starać się z tym walczyć, a nie się jakoś w jakikolwiek sposób ograniczać. Myślę, że trzeba łapać po prostu życie za rogi i iść do przodu i walczyć o to, żeby no jakoś się odnaleźć w tych nowych realiach. No właśnie, wyjeżdżając, nie obawiałaś się tego, że nie wiem, w pewnym momencie ktoś zarazi się i będziecie musieli zostać zamknięci w hotelach? Czy wiesz co, nie, ja... Właśnie to jest takie, że ta ciąża bardzo zmieniła moje podejście. Ja się przestałam bać. Wcześniej miałam jakieś tam swoje lęki, obawy. O wiele rzeczy się bałam, ale ta ciąża mi bardzo umocniła jeszcze moją wiarę i to, jak się czuję. I to pokazało mi, że ja się nie bałam. Ja stwierdziłam, że jeśli będę chora, jeśli coś się wydarzy, to tak miało być, tak? Nie analizuję już tak życia, a co, a jak, a dlaczego, ojejku, a jak nas zamkną, ojejku, to nie jedźmy. Nie, 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 ja uważam, że po prostu żyłam i żyję teraz pełnią życia i się cieszę i jakoś tak nie myślę o tym, a co, jakby wiadomo, mam z tyłu głowy jakieś tam swoje obawy i myślę racjonalnie, ale uważam, że trzeba też troszeczkę takiego luzu i takiego zdrowego podejścia, bo tak to byśmy musieli siedzieć non stop w domu, nigdzie się nie ruszać, wszystkiego się bać, tak? A tu jednak trzeba jednak zachować ten zdrowy rozsądek i nadzieję, że się nic nie stanie. Ja z tym pozytywnym jakby myśleniem do tej pory, dzięki Bogu, jestem zdrowa, nie miałam COVID i naprawdę oby tak zostało. No właśnie, wymieniasz się tymi pozytywnymi momentami w swoim gronie, czy też fani do Was piszą, właśnie jak czerpiecie tę pozytywną energię w tych trudnych czasach? To znaczy, mi się wydaje, że dużo czerpiemy energii wzajemnie, tak? Kuba mnie napędza, ja napędzam Kubę. Kiedy piszą do nas osoby, to głównie piszą do nas sami pozytywni ludzie, tak? Piszą nam jakoś, cieszą się naszą radością albo mają jakiś trudny czas. Piszą do mnie mamy, które są w ciąży, to się wspieramy wzajemnie, opowiadają mi, jak to jest, ja im opowiadam, jak jest. I to takie jest, że u nas w życiu cały czas coś się dzieje. My mamy tak wypełnione dni, że naprawdę my nie potrafimy skupić się na negatywach i otaczamy się tak jakby tak dobrą energią, że jak mamy możliwość i ktoś pisze do nas i ma jakiś problem, czy nie wiem, chce porozmawiać, to ja nie wybieram sobie osób, którym odpisuję. Wczoraj dostałam mnóstwo wiadomości od ludzi, których tak naprawdę nie znam. I dostawałam wiele podziękowań, że dziękuję, że odpisałaś, pierwszy raz mi znana osoba odpisała. Dla mnie to jest po prostu zaskakujące, że ludzie widzą, że ja w ich oczach tak wyglądam, czy Kuba, a my tak naprawdę jesteśmy normalnymi ludźmi, tak jak wszyscy, no tylko po prostu no, nasze życie troszeczkę wygląda inaczej. Inaczej podchodzicie do tego życia, tak naprawdę no. Bardziej normalnie. No tak, tak. Pisze się do osób znanych i niestety nieraz jest ten moment, kiedy w ogóle nie jest odczytywana ta wiadomość, bo gdzieś przepada w przepaść. A wy widzę, że podchodzicie do tego tak, jakbyście wy chcieli być traktowani przez innych ludzi. No tak, dlatego że sama kiedyś, jak zanim poszłam do Top Model, czy zanim byłam z Kubą, naprawdę to moje, ja nigdy nie pisałam takich tam znanych osób, ale wiem, jak na przykład jakieś koleżanki pytały o jakieś rady, to te wiadomości, tak jak mówisz, one uciekały, tak? A ja jakby chcę odpisywać tym ludziom, chcę, żeby widzieli, że ja widzę ich radość, widzę ich jakby jakąś, nie wiem, że się interesuję, że to nie jest tak, że ojejku, mam nos na kwintę i do widzenia, ja jestem gwiazda, i będę wszystkich tutaj, nie wiem, oceniała i nie odpisywała i sobie wybierała. Nie, nie, wszystkim odpisuję. Jak jest jakaś niemiła wiadomość, nawet jej nie odczytuję, usuwam. Do widzenia, dziękuję. Pozytywy. Czerpiesz tylko pozytywne wiadomości utrzymujesz kontakty z pozytywnymi osobami. No tak, dokładnie. A zwłaszcza teraz w ciąży nie chcę się denerwować i uważam, że to jest najpiękniejszy czas teraz i dlaczego miałabym się skupiać na negatywach, gdy dzieje się tak piękne rzeczy w moim życiu. Więc myślę, że to jest bezcenne i tym się cieszymy razem z Kubą.
A jakie masz takie trzy właśnie rady dla przyszłych mam, takie dla ciebie najważniejsze? Dla mnie najważniejsze, znaczy dla mnie to najważniejsze było spokój, wiara i to, żeby po prostu się nie poddawać. Bo tak jak kiedyś już wspominałam, tam po prostu początki mojej ciąży nie były proste, ja się troszeczkę bałam, bo to coś nowego. Czyli jakby mimo jakichś trudnych chwil, żeby się nie poddawać, żeby wierzyć. Wiadomo, każdy ma inną religię, niektórzy nie wierzą, ja wierzę i wierzyć będę. I wiem, że po prostu to mi pomogło w tym, jakby tak samo wszystkim, to gdzie jestem, to, że mam ten mały cud pod swoim sercem. I jakby no wiem, że to jest bardzo ważne. No i przede wszystkim spokój, spokój, dużo spokoju, bo ten spokój nam bardzo dużo może pomóc w różnych sytuacjach. Jak i tych stresujących, jak i tych niestresujących. Zawsze trzeba najpierw na spokojnie. No i takim mamom właśnie tego najbardziej życzę. Spokoju, 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 opanowania, wiary i żeby się nigdy nie poddawały, nigdy nie poddawały. Jeśli macie pytania do Magdaleny, to śmiało pytajcie. Ten czas jest dla was. Tutaj padają cały czas pytania, kiedy termin porodu, czy zdradzisz tutaj? No już niebawem zdradzę, bo to już za dużo, za długo trwa, ale niedługo podzielę się na Instagramie, kiedy będzie ten poród, bo już dostaję tyle pytań i nie chcę też, żeby były jakieś fałszywe spekulacje, że jestem w 7 czy 8 miesiącu ciąży, bo tak nie jest, więc niedługo się podzielę na pewno. Interesujesz się modą i tak naprawdę zajmujesz się tym cały czas. Powiedz mi, twoim zdaniem, która ta gwiazda jest taką osobą, którą można było brać przykład? Na przykład, czy to Małgosia Rozenek, czy na przykład Edyta Górnia, która utrzymuje ten swój styl i jest taką ikoną stylu? Wiesz co, no ja tak naprawdę, jak mam być szczera, obserwuję bardzo mało osób na Instagramie. I z takich osób, które tak mi zostają w głowie, tak naprawdę, no to ja, tak jak kiedyś powiedziałam, to jest Karolina Pisarek. Dla mnie to jest dziewczyna, która z małej dziewczynki stała się silną kobietą i ma klasę, teraz w sobie osiąga wielkie sukcesy i tak patrząc na osoby, które obserwuję, nie mam więcej, bo ja, no jak widzicie tam u mnie na Instagramie, nie ma wielu osób i ja bardzo mało się interesuję życiem celebryckim aż tak mocno. Czasem coś przeczytam na jakichś portalach plotkarskich, to wejdę i zobaczę, ale nie żyję aż tak tym. Dlatego no Karolina obserwuję i podziwiam i to myślę, że tak pokazuje, z jak ciężką pracą można wiele osiągnąć i jak człowiek czasem po prostu może zajść daleko, od niczego być na szczycie. A myślisz, że jakbyś miała okazję jeszcze raz wystąpić w Top Model, to byś wystąpiła? Wzięłabyś udział? Jakbym była młodsza, to jak najbardziej tak. Jakbym miała taką możliwość, ktoś by mi powiedział, że żebyś przyszła do Top Model, to jak najbardziej tak. Bo to była piękna przygoda, ja to naprawdę bardzo miło wspominam. Zmieniłabyś coś w tym, jakim teraz jesteś w świecie i będąc pierwszy raz na castingu? Ojejku, na pewno, więcej. To by była totalna zmiana. Teraz to jakby ja też widzę, jak wygląda ten świat, jak się zachowywać, co robić, czego nie robić. I myślę, że tutaj byłaby naprawdę niesamowita zmiana, no ale wiadomo, no takiej możliwości już nie mam. To już było, wtedy byłam młodsza, miałam inne podejście do życia i wyszło tak jak wyszło, ale i tak daleko zaszłam. Swoje lekcje z tej przygody wyciągnęłam, nabrałam więcej pokory i tak naprawdę na tą chwilę jestem dumna z tego, gdzie jestem, z tego, co mam i z tego, kim jestem. Bo naprawdę praca nad własną osobą jest chyba jedną z też z najcięższych prac, bo najłatwiej jest powiedzieć, że się nie chce, że się nie da rady. No a ja bym na pewno wtedy coś zmieniła, jakbym mogła pójść jeszcze raz do Top Model, to bym coś na pewno zmieniła i pokazała, że jednak tamta Magda to była młoda Magda, na przykład, nie wiem, w wieku 17 lat, a teraz jest Magda 21-22 lata i walczy o siebie i o swoje marzenia. A myślisz, że przez pandemię jakoś zmieni się ten świat mody? Wiesz co, wydaje mi się, że trochę na pewno tak. Myślę, że no to już widać, tak, że wiele, wiele tych modelek jest bez pracy. Wszystkie kampanie niektóre stoją, muszą być duże restrykcje, które gdzieś powodują różne ograniczenia, co powoduje jakby no jakby utrudnienia w pracy, tak, w zdobywaniu nowych kontraktów, więc no mi się wydaje, że cały świat się ogólnie zmieni po tej pandemii, że to wszystko się zmieniło, to ta pandemia zmieniła przede wszystkim świat, ale też zmieniła nas, tak, nasze podejście do życia, co tak naprawdę jest ważne,
i wiele nam pokazała. I no przynajmniej mi, tak? Ja nie oceniam innych, nie wiem, jak każdy ma inne podejście, ale no, no myślę, że te zmiany no, są mocne i, i bardzo widoczne obecnie. A myślę, że właśnie ten czas pandemii z jednej strony może przyniósł coś dobrego, właśnie, że pokazuje człowiekowi, żeby się zatrzymał, żeby spojrzał na siebie, na swoją rodzinę, na to, co w pewnym momencie może stracić też. To prawda, to jest trochę przykre i nawet wręcz straszne, że w tak drastyczny sposób to się wydarzyło, jakby pokazuje nam, ale tak, tu nawet wiele też tych, no to słyszałam, wiele gwiazd się wypowiadało, że właśnie nawet w święta, jak pokazywało to nam, że warto się jednak zatrzymać, tak, że ten czas jest całkowicie inny, że to były inne święta, inny nowy rok i że jednak może czasem teraz właśnie trzeba może coś zmienić w życiu swoim, tak, że, no nie wiem, ja uważam, że po prostu na pewno w moim przypadku zmieniło się to, że i jakby, że trzeba było się zatrzymać, żeby zrozumieć, że co jest tak naprawdę istotne w życiu, że tak naprawdę jesteśmy, że tak naprawdę zdrowie to jest coś bezcennego, że jeśli nie mamy zdrowia, nie mamy nic, możemy mieć miliony na koncie, a tego zdrowia nie kupimy, więc tak naprawdę te pieniądze są taką rzeczą nabytą, dzisiaj są, jutro ich nie ma, więc mi się wydaje, że najważniejsze w życiu jest człowiek, zdrowie i wsparcie, rozmowa, życzliwość i to właśnie nas umacnia i pokazuje nam, jakimi jesteśmy ludźmi, tak, więc żeby z tego świata jak najwięcej zabrać dobra. To najważniejsze, właśnie to wszystko, co dobre, żeby zabrać i iść w tą stronę dobrą, a nie myśleć o tych negatywach. Powiedz mi, jakie masz plany na przyszłość oprócz rodzinnych planów? Może jakieś zawodowe już są, nowe propozycje? Wiesz co, na tą chwilę nie mam jakichś takich głębszych planów. Chciałabym wrócić do pracy, do ludzi, tak? Ja wcześniej pracowałam po top model, byłam modelką, później wróciłam do pracy w korporacji. I ja bardzo to lubiłam. Lubiłam jakby pracę z ludźmi, normalnie przyjść do pracy jako normalny człowiek, nie modelka, pracować i myślę, że wrócę kiedyś w tym kierunku. Ja jakby myślałam o swoim biznesie, ale nie wiem, czy ja do końca jestem aż na tyle silna, żeby to zrobić, choć może się to zmienić jeszcze, nie mówię, że nie. Być może coś otworzę swojego, może wrócę do pracy w korporacji, na pewno wrócę do pracy, ale na tą chwilę wiem, że kolejny rok, kolejne na pewno półtora roku chcę w 100% poświęcić jakby rodzinie, nam tutaj, dziecku, żeby po prostu, bo to jest takie wymarzone moje, ja na to dziecko bardzo długo czekałam i myślę, że teraz trzeba się na tym skupić i dać siebie też coś, a nie tylko podejść do tego, urodzić dziecko i wrócić do pracy. No na szczęście, dzięki Bogu, ja mam taką możliwość, że będę mogła je wychowywać, spędzać z nim czas, bo wiem, że niektóre mamy nie mają takiej możliwości, za co je bardzo podziwiam i jakby no chcę się tym czasem cieszyć. A właśnie wspominałeś, że też w głowie jest pomysł, żeby coś swojego tworzyć, ale to w jakimś takim modelingu, czy bardziej coś innego, w inną branżę byś poszła? Cały czas dużo osób mi mówi, że jakby pyta mnie o moje rzeczy. To jest cały czas, to jest temat rzeka od wielu, wielu lat. Skąd masz buty, skąd masz torebkę, skąd masz to? I wydaje, i najlepsze jest to, że ja się ubieram w sieciówkach, ja się nie ubieram w jakichś drogich sklepach i chyba właśnie teraz zacznę już oznaczać, bo niektórym ludziom się wydaje, że ja nie wiem, latam po sklepach non-stop i kupuję jakieś Bóg wie jak drogie ubrania. A tak nie jest. I może gdzieś w tym kierunku, może gdzieś jakbym myślała coś o czymś swoim, to może taka pomoc w stylizacjach, gdzieś tam jakaś stylistka, to już od czasów top model też miałam tam już mówione, że żeby pójść jakby w tym kierunku. No albo może myślałam właśnie nad, skoro tak wszyscy podziwiają te moje ubrania, no to może stworzyłabym swoją jakąś kolekcję, taką w miarę normalną cenowo dla osób również, których nie taką jakąś drogą, która byłaby stosunkowo przystępna jakby cenowo dla również osób, którzy nie mają dużo pieniędzy, a nie żeby, no i żeby mogli też, no coś w tym kierunku, że tak powiem. A gdzieś dla każdego, na każdą kieszeń. Tak, dokładnie, tak coś tak myślałam. No myślę, że takie dwa te tematy tak najbardziej, tak mnie gdzieś się tam odnajduje najbardziej w tej modzie. Tutaj pytanie przyszło, czy dużo fanów przychodzi od Kuby do pani obserwujących? Czy jednak... Czy każdy trzymacie swoich obserwujących, swoich fanów oddzielnie, czy macie też wspólnych? Nie, no mamy wspólnych też, tak, no bo jak się jakieś artykuły o nas pojawiają, to od razu każdy idą do Kuby, moi idą do Kuby, Kuby idą do mnie, no i oni są wspólni, a zazwyczaj jak
Kuba dostaje jakieś wiadomości, to z tego co widzę, no to dostaje wiadomości też jakby z pozdrowieniami dla mnie, albo dużo zdrowia, albo coś na tą chwilę. Ja tak samo dostaję pozdrowienia dla naszego piłkarza, czy coś takiego, więc raczej chyba kibicują nam razem. Zresztą no, widać, że nasz Instagram jest wypełniony naszymi wspólnymi zdjęciami, więc to prawda, że jesteśmy razem, więc... To też najważniejsze, bo pokazujecie swoją siłę wspólną i że każdy może na siebie liczyć w każdym momencie. No tak, tak. No my pokazujemy takie normalne życie i tym życiem się dzielimy z ludźmi. Nie pokazujemy jakby życia jakiegoś sztucznego, jesteśmy sobą i po prostu no jakby no z Kubą stwierdziliśmy, że lubimy po prostu się dzielić tą radością z ludźmi. Niekoniecznie, żeby denerwować ludzi, czy nie wiem, jakimś, mieć jakieś złe intencje. My po prostu lubimy to. Lubimy jakby patrzeć, jak ludzie się cieszą. A też wczorajszy dzień pokazał nam, jak wiele ludzi nam dobrze życzy, jak wiele ludzi jest nam jakby życzliwych i to nas jeszcze jakby nakręca i myślimy, kurczę, no fajnie, że ci ludzie są też, że cieszą się naszym szczęściem, dobrze nam życzą. Dlatego no... W tych czasach to jest bardzo ważne i mało też spotykane te momenty, kiedy człowiek drugiemu człowiekowi tak naprawdę nie znają się te osoby, życzą wszystkiego dobrego. To jest No to jest niesamowite, naprawdę, no bo ja gdzieś tam patrzę z perspektywy przeszłości, tego co ja przeszłam, to ja na przykład nie jestem taką osobą, która będzie komentowała i hejtowała. Ja bym się potem źle czuła, ja bym nie mogła spać, naprawdę. Ja nie potrafię mówić drugiemu człowiekowi źle. Kiedyś, wiadomo, byłam młoda, może jakieś popełniałam błędy, na pewno popełniałam, ale teraz gdzieś z wiekiem nabrałam tej pokory i tego, że nie życzę się nikomu źle nigdy, bo to naprawdę wróci jak bumerang i sama kiedyś doświadczyłam na własnej skórze i dlatego tutaj akurat wszystkich przestrzegam. Nie życzcie nikomu źle, nie oceniajcie, bo naprawdę to szybciej do was wróci, niż się obrócicie. No właśnie, tym podsumowaniem chciałbym ci, Magdalena, podziękować za miłe spotkanie, za to, że znalazłaś dla nas czas i dla swoich fanów. I życzymy ci wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dla ciebie i dla Kuby dużo zdrowia i dla Dzidziusia, żeby szybko rósł i pojawił się na świecie. Dziękuję, dziękuję bardzo, bardzo miła rozmowa i ja również życzę wszystkim i tobie wszystkiego dobrego i dużo siły w tych czasach trudnych, niełatwych dla nas wszystkich i dużo takiego powera do działania, no i wszystkiego dobrego i mam nadzieję do zobaczenia może już za kilka miesięcy z maluszkiem na rączkach. Nie możemy się doczekać, zacisujemy to. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać na żywo i porozmawiać. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Dziękuję. Hej.